Cześć, tu Metal, a dzisiaj pokażę Wam, jak używać folii transferowej. Mam tu kawałek, niby nie pasuje na rozmiar, ale mi wystarczy, ponieważ będę przeklejał po 3, czyli po jednym pasku. A wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy według mnie jest większa precyzja, żeby ładnie do środka nakleić. Tutaj mam swoje naklejki, Half-Bright. Niebieski, nie jest half-bright, ale to jest taki jak half-bright prawie. I trzy kolory half-brightowe, jeszcze biały i zielony, no. Tutaj mam wyczyszczoną kostkę Funkun na żółtym plastiku. A tutaj może wam pokażę. Tutaj mam zdarte naklejki. No, ale tak czy siak będę zmieniał i pokażę wam, jak używać folii. Tutaj mam folię. Przyda nam się jeszcze coś twardego. Najlepiej jakaś książka albo podkładka. Ja tu użyję jakiejś książki. W 80 dni dookoła świata. Żeby zrobić sobie podstawkę, żeby twardo, łatwo było przyklejać. No to może, no właśnie, może jeszcze powiem, że wybrałem żółty half-bright, żeby jakoś się odróżniał od zwykłego żółtego, bo na tym plastiku prawie go nie widać. No to może zaczniemy od białego. Mamy biały i mamy folię transferową. Bierzemy folię transferową i w moim przypadku to ja będę naklejał na 3. Czekajcie, sprawdzę czy może się zmieści. No. Dobra, nie zmieści się. Czyli nakładamy i po prostu przykładamy tak, żeby móc odczepić. I teraz jak nam się docisnęliśmy, to nam się ładnie przyklejają naklejki. No i teraz wystarczy nakleić na kostkę. Wcześniej jeszcze tą kostkę przeczyściłem benzyną. Z takiej kostki łatwiej schodzi klej w porównaniu z Rubiksem. Czekajcie, ja sobie tu przymierzę. Jak już przymierzyliśmy ładnie, to wystarczy docisnąć. I takim ruchem niskim, tak żeby jakby nisko odrywając, żeby przypadkiem nie oderwać naklejki, to odrywamy po prostu folię. Potem jeszcze wystarczy docisnąć trochę, żeby ładnie przylgnęło. No i bierzemy się za następne. Ogólnie ta folia, bo niektórzy może myślą, że ta folia czasem nie działa, a to nie chodzi o to, żeby ta folia nie wiadomo jak mocno trzymała, ona ma po prostu trzymać naklejki równo. Czekajcie, ja sobie ją jakoś naprostuję. Ok. I takim delikatnym ruchem nakładamy. Dociskamy i zdejmujemy po prostu takim ruchem naklejki. Może nakleję do końca. To chyba będzie tyle na filmiku. Ta folia mi się już trochę pomarszczyła tutaj, ponaciągała, ale to nic nie szkodzi. No. Tak, widzicie, naklejki bardzo łatwo jest tak nakleić. Oszczędza to dużo czasu, jest bardzo równo. Widzicie, mi wyszło. No i po prostu polecam używanie folii. To chyba tyle. Cześć.